Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek cyklu Będę Mamą. Dzisiaj kontynuacja naszej rozmowy o wyprawce dla maluszka. Poprzednim razem rozmawiałyśmy o ubrankach, o garderobie dla naszego noworodka. Dzisiaj porozmawiamy o artykułach pielęgnacyjnych, kosmetykach i apteczce. Moim gościem jest Ania Bulczak, położna. Dzień dobry. Miło mi, witaj. Super, że możemy kontynuować naszą rozmowę i dzisiaj porozmawiamy o tym wszystkim, co w tej higienie naszego maluszka przede wszystkim jest potrzebne. No właśnie, i o czym musimy przede wszystkim pamiętać, co przygotować przed jego przyjściem na świat. Łatwo się w tym wszystkim pogubić, bo jednak wchodząc ze sklepu tych regałów, w sumie można powiedzieć, nie ma końca. Dla mnie najważniejsze jest, żeby już na starcie zaznaczyć, że jak przygotowujemy się na przyjście na świat maluszka, kosmetyki to jest jedno, ale w pierwszej kolejności pamiętajmy o apteczce, żeby nie było tak, że później maluch ma podwyższoną temperaturę, a my niestety nie mamy żadnych środków, które mogą tą temperaturę zbić. Także w pierwszej kolejności pamiętamy na pewno o różnego rodzaju lekach, które mają w składzie paracetamolu czy ibuprofenum. Natomiast już w dalszych krokach, kompletując całą resztę apteczki, możemy śmiało przejść właśnie do kompletowania kosmetyków. No właśnie, ile tych kosmetyków powinnyśmy mieć? Czy rzeczywiście tak bardzo dużo, czy kilka podstawowych? Co powinno znaleźć się w tej wyprawce? I tutaj myślę, że poniekąd trochę mogę Cię zaskoczyć, bo akurat uważam, że naprawdę tych kosmetyków powinno być niewiele. Ewentualnie później możemy je dokupywać, z tego względu, że często też kosmetyki mogą malucha po prostu uczulać, więc nie polecam kupowania od razu całej serii produktów, bo może się okazać, że jeden z tych produktów niestety nie spełni oczekiwań skóry naszego dziecka. Przez pierwsze 28 dni życia, kiedy dziecko jest noworodkiem, dobrze jest w ogóle wycofać się, jeżeli chodzi o takie typowe produkty komercyjne, bo dziecko tak naprawdę tego nie potrzebuje. Skóra dziecka nie będzie się w tym okresie bardzo mocno brudzić, tak? Ta skóra wymaga przede wszystkim odświeżenia, w związku z czym chociażby do kąpieli w naszej takiej podstawowym zbiorze produktów, które powinniśmy mieć, możemy mieć chociażby olej kokosowy, olej migdałowy, wszystko to, co mogłyśmy stosować również w ciąży, chociażby jako profilaktykę rozstępów. I z takich ciekawostek, chociażby taką łyżkę oleju kokosowego możemy spokojnie dołożyć do wanienki naszego maluszka. Ta woda tak naprawdę wtedy zmięknie, tak? I w ten sposób skóra naszego dziecka będzie bardzo ładnie nawilżona, choć woda trochę może wyglądać jak smalec. O, fajnie. Nigdy o tym nie słyszałam, natomiast dostałam takiego tipa, wiesz, jak Emilka była malutka, bo ja miałam bardzo dużo pokarmu, bardzo dużo mleka i żeby trochę tego mleka dolewać do kąpieli. Jak najbardziej. Kąpiel Kleopatry. Także tutaj jak najbardziej możemy tu dawać mleko mamy do kąpieli. Z takich ciekawostek, mleko mamy można też stosować, jeżeli chodzi o przemywanie kikutu pępowinowego, czy chociażby oczu maluszka. Wow. Także mleko, z racji tego, że ma w składzie bardzo dużo przeciwciał, ale i białek, tłuszcze i węglowodanów, również będzie się nadawało do takiej codziennej pielęgnacji, więc jeżeli komuś zostanie, to też jak najbardziej można z tego skorzystać. Super, myślę, że to ważna informacja. No ale jeżeli mama jednak chce sobie kupić jakieś kosmetyki, to jakie kosmetyki wybieramy do tej wyprawki? I teraz tak, w pierwszej kolejności proponowałabym wnikliwie czytać składy. Powinniśmy się tego nauczyć już przy chociażby szukaniu dla nas żywności, tak? Tak samo zwracajmy uwagę na produkty dla dzieci. Czasami jest tak, że wybierając produkt do chociażby kąpieli dla malucha, może tam jest napisane, że tam jest no tears chociażby, tak? Niestety to się może mijać z prawdą i często w składzie mamy dostępne parabeny, konserwanty, różnego rodzaju substancje, które mogą powodować podrażnienie skóry dziecka, oczu maluszka. Więc gorąco zachęcam, żeby obserwować różnego rodzaju blogi, które też ułatwiają w jaki sposób interpretować składy danych kosmetyków i wtedy możemy śmiało sięgać po takie produkty, które właśnie nie będą alergizująco i uczuleniowo działać na naszego malucha. Proponowałabym po 28 dniu życia wprowadzić na przykład mydełko do kąpieli i wtedy, jeżeli używamy produktu myjącego, który nie ma dodatkowo na celu natłuszczania skóry dziecka, to natłuszczanie możemy stosować po
kąpieli. I wtedy mamy tak naprawdę dwa rytuały. Z jednej strony maluch ma rozluźniającą kąpiel, z drugiej strony ma kontakt z rodzicem, podczas którego rodzic ułatwia kształtowanie się układu nerwowego. Bo my korzystamy na przykład z jakiejś oliwki czy innego produktu takiego nawilżającego na skórę dziecka i masując jego ciało, uczymy go, jak daleko sięga jego ręka, jak daleko sięga jego noga. A tutaj z takich ciekawostek jednak łatwo zaobserwować, jak maluszek jest bardzo mały, jak intensywnie płacze, to wręcz potrafi się uderzyć swoją ręką, nie rozumiejąc, że to jego ręka, bo po prostu to jest jeszcze za wcześnie. No dobrze, to jak wprowadzamy kosmetyki myjące, to wtedy też wprowadzamy coś natłuszczającego bądź nawilżającego tak, w pielęgnacji. Jeżeli to jest po kąpieli. Mhm. Są różnego rodzaju produkty, które również, na które możemy się również decydować, które dolewamy do wanny i one już mają na celu nawilżyć skórę dziecka. Uważałabym, jeżeli chodzi o takie typowe emolienty, ponieważ takie typowe emolienty raczej są zalecane w momencie, kiedy mamy chociażby atopową skórę z różnego rodzaju zmianami, tak, gdzie jednak nasze zaangażowanie powinno być większe przy pielęgnacji. Czy tutaj takie zaznaczenie na kosmetykach, że są bezpieczne dla dzieci od pierwszego dnia życia, właśnie powinno zwrócić naszą uwagę, czy rzeczywiście to już jest wskaźnik na to, że ten kosmetyk będzie odpowiedni, czy jednak trzeba gdzieś tam wnikliwie w niego zajrzeć? Oj, wnikliwie bym zajrzała, bo czasami może to być kosmetyk, który jest dedykowany od pierwszych dni życia, a później jak go obrócimy, okazuje się, że ten skład jest bardzo, bardzo długi. I teraz pytanie, po co? Okej. Okay. No dobra, to mamy coś tam do kąpieli, coś później nawilżającego do ciałka przy pielęgnacji, czy jakieś kremy? Jeżeli chodzi o kremy, no to tutaj na pewno powinniśmy pamiętać o sezonie letnim, gdzie kremy będą wskazane chociażby z filtrem, tak, więc tutaj na pewno. Jeżeli chodzi o takiego noworodka, tutaj na pewno ten filtr powinien być około 50, no bo jednak skóra dziecka po prostu nie będzie miała naturalnej ochrony przed promieniami słonecznymi. Jak chodzi chociażby o kremy, jeżeli myślimy o okresie zimowym, no również na skórę twarzy maluszka są one wskazane, no bo jednak wiatr czy bardzo zimna temperatura będzie tą skórę wysuszać. W ogóle jeżeli chodzi o naszą wodę w Polsce, to ona też będzie miała raczej takie wysuszające cechy. Więc tutaj, jeżeli stosujemy coś nawilżającego po kąpieli, to nie musimy już inwestować w kolejne kremy. Jeżeli naszym nawilżeniem jest po prostu krem, to wtedy przy nim zostajemy. Ale uważam, że tak naprawdę kremy przy pielęgnacji noworodka, niemowlaka, jeżeli mamy inne produkty, które nam nawilżają skórę dziecka, to kremy czy balsamy nie są potrzebne. To zależy już od rodzica preferencji. Krem maści do pupy, czy od razu znajduje się w naszej wyprawce, czy dopiero obserwujemy? Zdecydowanie od razu, przez pierwsze 28 dni. Później już skóra dziecka powinna, skóra takiego niemowlaka powinna się adoptować do nowych warunków. Przez pierwsze 28 dni jednak pH stolca dla dziecka może być bardzo żrące i niestety, mimo prawidłowej pielęgnacji, może się okazać, że gdzieś te pośladki maluszka będą bardzo wrażliwe i podatne na odparzenia. Jeżeli mówimy po tym okresie 28 dni, to tutaj już bym nie stosowała tej maści pośladkowej, tak, tych kremów, bo jednak niech tutaj maluszek sobie, że tak powiem, radzi, a jeżeli coś się wydarzy, no to wtedy interweniujemy. W składzie takich maści dobrze jest zwracać uwagę, żeby była lanolina, natomiast unikamy na początku tlenku cynku. Tlenek cynku jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o kremy do pielęgnacji pieluszkowych okolic maluszka. One są charakterystyczne po tym, że są po prostu białe i bardzo gęste. Natomiast sam tlenek cynku w medycynie jest stosowany na przykład przy odleżynach, czyli to już jest środek bardzo mocno leczniczy, dokładnie. I nie ma potrzeby używania tak leczniczych środków, jeżeli my myślimy o profilaktyce. Tutaj rozmawiałyśmy o kąpieli i o tych kosmetykach, jak kąpać noworodka czy niemowlaka. Co jeszcze w okolicach tej kąpieli potrzebujemy? Oczywiście wanienkę, ale na przykład ile ręczniczków? Jeżeli chodzi o ręczniczki, bardzo fajnym sposobem jest ręcznik, który ma klamerkę albo guzik z dziurką, żeby sobie go zawiesić. Ja są bardzo praktyczne, to jest coś, co mi się od razu przypomniało, więc o tym też warto pamiętać. Zwłaszcza jeżeli mama kąpie sama, no bo tata gdzieś po prostu miał prawo z kolegami po prostu wyjść. Jeżeli chodzi o pracę. Tak, dokładnie, lub jest w pracy. Jeżeli chodzi o ile takich ręczników, to myślę sobie, że tak naprawdę nie musimy ich mieć dużo. Nie sprawdzają się też od początku te ręczniki, które mają taki trójkąt dla niemowlaka, bo jednak takie maleństwo wyjmując z wanienki, to jest gra na czas. Tu już musimy się śpieszyć, szybciutko maluszka zawinąć i na przewijaczku natychmiast go, że tak powiem, przebrać już w suche, czyste ubranka. Jak chodzi o kwestię ręczników, przydadzą się też nasze własne ręczniki, także nie musimy specjalnie inwestować w dużą ilość ręczników w naszej wyprawce. Tylko tak jak mówiłyśmy, wtedy te ręczniki pierzemy w tych specjalnych troszkach. Oczywiście, one już muszą być dla malucha.
Super. No i dalej, skoro mamy ręczniki, to dalej jakieś waciki, artykuły wszystkie pielęgnacyjne, co powinno się znaleźć w tej wyprawce? Tutaj powinniśmy tak naprawdę myśleć o tej takiej wyprawce pod kątem naszych codziennych rytuałów i może na przykład być tak, że gdzieś wieczorem rozplanujemy sobie taką pielęgnację maluszka od czubka głowy aż po, że tak powiem, paznokcie u stóp. Jeżeli chodzi o, idąc od góry, to musimy pamiętać o tym, że w naszej wyprawce powinna być szczotka, chociażby jeżeli pojawi się ciemieniucha. Musimy mieć sól fizjologiczną do przemywania oczu maluszka. Gdyby miał się pojawić katar albo jakaś wydzielina w nosie, warto mieć chociażby w wyprawce sól morską, żeby pomóc maluchowi pozbywać się nadmiaru tej wydzieliny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że gdzieś oczka mogą ropieć albo chciałybyśmy przemyć na przykład jamy ustną dziecka, wskazane do tego będą gaziki, więc powinniśmy mieć gaziki zarówno jałowe, jak i niejałowe. Niejałowe przydadzą się chociażby właśnie do przemywania jamy ustnej malucha, natomiast te jałowe przydadzą się przy pielęgnacji kikuta pępowinowego, więc tutaj takie gaziki również warto mieć. Jeżeli z oczkami nic się tutaj nie dzieje, to możemy stosować niejałowe gaziki, ale czasami możemy pokusić się też o płatki kosmetyczne, tylko musimy zwracać uwagę, żeby włosie z tych płatków nigdzie nie osadzało się w oczkach maluszka. No dobrze, jakieś ręczniczki takie bawełniane, czy mokre chusteczki, co lepiej i co warto mieć? Jeżeli chodzi o naszego malucha, to tutaj zdecydowanie przy dziewczynkach warto pamiętać o tym, żeby przemywać malucha ciepłą wodą przy użyciu płatków kosmetycznych, pamiętając o tym, że przemywamy oczywiście od przodu, czyli od okolicy warg sromowych, do tyłu, czyli w kierunku odbytu. U chłopca, z racji tego, że cewka moczowa jest zdecydowanie dłuższa, trochę można poszaleć, czyli faktycznie wystarczą chusteczki. Dobrze, żeby również były nawilżane wodą i nie musimy, że tak powiem, na obszary gdzieś bardziej zwracać uwagę. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby zerkać w okolice pachwinek, żeby nigdzie nie zalegał stolec. Skład chusteczek znowu jest istotny, tutaj będę się tego bardzo, bardzo czepiać, ponieważ w składzie chusteczek też możemy znaleźć perfumy, kwasek cytrynowy, które niepotrzebnie tam jest i niepotrzebnie może podrażniać skórę malucha. Do tego w naszej wyprawce pamiętajmy o nożyczkach, czyli tutaj o nożyczkach do obcinania paznokci. Mogą okazać się dla rodziców na początku trudne cążki, z tego względu, że gdzieś nie do końca widać, czy no, nie złapiemy skórki maluszka pod paznokciem, więc o tym też bym pamiętała. Dołożyłabym do tego jeszcze patyczki do uszu. Dobrze, żeby były grubo zakończone u podstawy, żeby nie było ryzyka, że wprowadzone gdzieś głębiej do ucha malucha podczas jego na przykład płaczu i ruchu mogą gdzieś niekorzystnie wpłynąć na aparat słuchowy dziecka. Pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o uszy malucha, to nie ma potrzeby codziennej pielęgnacji uszu. Musimy zwracać uwagę, czy nie ma nadmiaru wydzieliny w uszach i wtedy interweniujemy. Natomiast nigdzie tam patyczka głęboko nie wprowadzamy. Oprócz tego oczywiście pieluszki. Ile takich opakowań najlepiej kupić sobie przed narodzinami dziecka? Jeżeli chodzi o pieluszki, to pamiętajmy, kupujmy bardziej rozmiary dwójka i wtedy możemy już poszaleć. Możemy już ich mieć więcej, bo jak zakupimy za dużo rozmiarów jeden, a maluch wyrośnie, no to później po prostu ciężko jest gdzieś z tych pieluszek później skorzystać. Dobrze jest też zwracać uwagę przy pieluszkach na skład pieluch, bo mało się o tym mówi, a często pieluchy mogą być bielone chlorem, mogą mieć niepotrzebnie dodawane zapachy i później tak naprawdę te pieluchy mogą podrażniać tam skórę maluszka. Także dobrze, żeby one po prostu były też zweryfikowane pod kątem składu, także dzisiaj bardzo, bardzo gdzieś ten skład będzie nam towarzyszył. I tak naprawdę myślę sobie, że jest dużo pieluchów, które są biodegradowalne, ekologiczne. Są też pieluchy, które są bambusowe, także na pewno tym tematem również warto się zainteresować. Warto też zainteresować się tematem pieluch wielorazowych. Jak najbardziej. Warto o tym poczytać i dowiedzieć się więcej. Oprócz pieluszek, podkłady higieniczne. Tak, a są też obecnie podkłady wielorazowe, które mogą być na przykład grubsze, dwustronne, które bardzo łatwo się wycierają. Bo dla mnie też to jest nowość i dopiero przy moim trzecim dziecku coś takiego odkryłam, bo wcześniej gdzieś cieszyłam się, że jak po porodzie zostały podkłady takie poporodowe, to też się przydadzą. No ale jednak no, to zajmuje i dużą część później, że tak powiem, śmietnika, tak? Więc tutaj wariant, gdzie mamy taką grubą matę do przewijania malucha, którą możemy położyć na przewijak dziecięcy. Bardzo polecam, super, super rozwiązanie. No dobrze, myślę, że już dużo tych rzeczy wymieniłyśmy pielęgnacyjnych, to przejdźmy sobie do tej apteczki, o której wspomniałaś, że jest tak bardzo ważna, żeby ją mieć. I co w tej apteczce dla naszego noworodka powinno się znaleźć, żebyśmy miały ją przygotowaną przed narodzinami dziecka?
I tu po raz kolejny myślę, że możemy sobie to podzielić na etapy, no bo inna apteczka będzie dla maluszka, który jest noworodkiem, niemowlakiem, trochę inna apteczka będzie dla starszego dziecka, a ten okres, kiedy maluch będzie starszy, też musimy wziąć pod uwagę. Już od maleńkiego pamiętajcie o tym, żeby mieć inhalator, pamiętajcie o tym, żeby mieć termometr. Mhm. Ten termometr pewnie będzie gdzieś taki laserowy w okolicy czoła, no bo inne termometry, które gdzieś musimy wkładać, na przykład w okolice odbytu czy do jamy ustnej, mogą być trudne dla malutkiego dziecka. Dodatkowo, jeżeli chodzi o naszą domową apteczkę, to są leki, o których już tutaj mówiłam, zwłaszcza po okresie szczepiennym. I dodatkowo to, co bym tutaj dokładała, to właśnie różne akcesoria, które powinny być przy starszym dziecku. Czyli na przykład żele chłodzące, zimne okłady, plasterki, gaze, jak najbardziej bandaż. Dobrze, żeby to był bandaż elastyczny, łatwiej się taki bandaż tutaj zakłada. I dobrze by było mieć przygotowaną listę specjalistów, gdzie możemy zadzwonić, na przykład na opiekę świąteczną, gdzie możemy mieć numer pod ręką, szybko do naszego pediatry, żeby każdy członek rodziny mógł szybko interweniować, jeżeli zdarzy się coś złego. Niech to wszystko będzie w tej apteczce, zwłaszcza, że rzeczy, o których mówisz, są też takimi rzeczami, które się nie przeterminują, tak, więc niech po prostu tam będą. No dobrze, a z takich witamin, leków, tego, co na pierwsze tygodnie? Myślę sobie, że to, co warto rozważyć, w zależności od tego, jakie jest rozwiązanie porodu, tak? Czy to jest cięcie cesarskie, czy to jest poród naturalny, czy to jest maluszek karmiony piersią, czy mlekiem modyfikowanym, ważnym tematem będzie chociażby temat probiotyków. To jest kolejny element, który gdzieś w wyprawce warto wziąć pod uwagę. Oczywiście każda mama wierzy, że jej dziecko, noworodek będzie się zdrowo i ładnie chowało, natomiast myślę, że warto w tej wyprawce mieć coś takiego sprawdzonego i przede wszystkim bezpiecznego. I tutaj takim produktem, który ja serdecznie polecam, jest suplement Vivomix. Jest to probiotyk, który jest przebadany, jest skuteczny, jest bezpieczny i może pomóc w różnych dolegliwościach wieku dziecięcego, na przykład w kolkach czy bólach brzuszka, na nieładną kubkę, przy antybiotyku, na rotawirusa i przy biegunce o jakiejś innej przyczynie. Są to takie typowe dolegliwości wieku dziecięcego i prawie każda mama ma od czasu do czasu z nimi do czynienia, więc myślę, że warto mieć taki suplement w swojej apteczce. I to, co jest mega ważne, że te bakterie tego probiotyku są aktywowane dopiero po odkręceniu nakrętki, także spokojnie on może poczekać w wyprawce, możecie go kupić wcześniej i on nie straci na wartości. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o probiotykach, to bardzo serdecznie Was zapraszam do obejrzenia odcinka, który w całości był poświęcony probiotykom. Jest tam naprawdę bardzo dużo wiedzy. Był to odcinek z cyklu Jestem Mamą i tutaj zamieszczam Wam link, żebyście mogli z łatwością do niego trafić. Co jeszcze? Mówiłaś o tych zbijających gorączkę lekach, co jest z ibuprofenem lub paracetamolem. Tak. Witamina D? Witamina D, od początku 400 jednostek i tutaj dobrze ten temat też udało nam się poruszyć, ponieważ witamina D gdzieś popularna była w odkręcanych kapsułkach. Mhm. Obecnie mamy witaminę D i w kroplach, ale też i w sprayu. I te rozwiązania będą zdecydowanie bezpieczniejsze, ponieważ kiedy mamy maleństwo, któremu chcemy natychmiast podać witaminę D i może ono płacze, może nie jest po prostu w dobrym nastroju, my musimy tą witaminę D odkręcić. Mhm. Następnie ta witamina może gdzieś nam się wylać po prostu na palce. To się wszystko robi tłuste i niestety, ale łatwo o nieszczęście, żeby gdzieś wpadło do dróg oddechowych dziecka. Także zdecydowanie polecam rozwiązanie w kroplach, czy rozwiązanie w sprayu. Czy coś jeszcze w tej apteczce powinno się znaleźć? Myślę, że uzupełniłabym o kilka dodatkowych produktów, na przykład plastry ściągające w momencie, kiedy jest szansa, żeby nie zakładać maluszkowi szwów. Aha. Niestety znam to z doświadczenia, kiedy moja córka po prostu rozcięła łuk skroniowy, więc tutaj musieliśmy natychmiast interweniować i na szczęście udało się pięknie wszystko ściągnąć takimi plastrami. Aha. Ale zamiast mieć je w apteczce, to trzeba było do tej apteki na szybko, że tak powiem, biec, więc jestem na to bardzo wyczulona, takie plastry są przydatne. Dodatkowo witamina C w kroplach, ponieważ tutaj jeżeli pediatra zaleci taką witaminę do podawania, też dobrze, żebyśmy mieli to w domu, a nie żebyśmy gdzieś w nocy dodatkowo pędzili. Uzupełniłam apteczkę o sól fizjologiczną i nebudozę, która będzie miała możliwość działać wykrztuśnie w momencie, gdyby maluch miał problemy z drogami oddechowymi. Mm-hmm. I tak naprawdę myślę, że mamy to.
Jeżeli chodzi o jakieś takie lekarstwa typu na biegunkę, coś takiego poważniejszego, to kupujemy w momencie, kiedy się coś dzieje raczej. Tak, ewentualnie maść na ząbki, na ząbkowanie, jak już nas gdzieś złapie ciężka noc u maluszka, no to poza ewentualnymi tutaj lekami przeciwbólowymi, gdyby pediatra coś takiego nam zlecał, warto jest mieć właśnie maść chłodzącą na dziąsełka. Myślę, że tym możemy się zająć tak po pierwszych tych 2 miesiącach. No dobra, myślę, że wyczerpałyśmy temat i wszystko, co niezbędne, padło. Natomiast tak jak przy okazji poprzedniego odcinka, przygotowałyśmy dla Was taką listę, która zaraz Wam się pojawi na ekranie. Możecie sobie zapisać, zrobić screena i mieć ją dostępną pod ręką, kiedy będziecie kompletować swoją wyprawkę. Dziękuję Aniu raz jeszcze. No i oczywiście zapraszamy na kolejną część, która także będzie dotyczyć wyprawki. Do zobaczenia.